Winda do piekła, czyli najnowszy event w grze Shakes and Fidget. Witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku sponsorowanym właśnie z tej gry. No i słuchajcie, na samym wstępie chciałem z góry podziękować każdej osobie, która już w tym momencie zostawi łapkę w górę. Pozytywne oceny, aktywność, komentarze bardzo pomagają przy tego typu materiałach i pomagają rozwijać się mojemu kanałowi. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za wszelką okazaną aktywność. Ze swojej strony dodam, że jeżeli macie ochotę w grę pograć, to link znajdziecie w opisie. Wystartował właśnie nowy serwer W54, na którym ja również będę grał. Aktualnie gram także na W52 i W53. No i przy okazji, w związku z najnowszym wydarzeniem, mam dla was kod, ale o tym troszeczkę więcej we właściwej części tego materiału. A w grze wita nas taka oto informacja. Wydarzenie Hellevator rozpoczyna się. Z tego co się orientuję, jest to pierwszy tego typu event. Jest to event gildijny, no i zaraz zobaczymy, z czym to się je. Ja aktualnie jestem na moim zwiadowcy na serwerze W53. Tak jak wspomniałem, dzisiaj wystartował serwer W54, na którym również będę grał. Z mojej postaci na tym najnowszym serwerze materiał będzie niedługo. Tymczasem co, my zobaczmy sobie, z czym się je to najnowsze wydarzenie. Kliknijmy sobie tutaj i tak jak widzicie, macie krótki opis, jak to mniej więcej działa. Ogólnie wydarzenie będzie przez następne 10 dni. Mamy pokonać hordę wrogów i tych poziomów jest ogólnie 500 w całym tym wydarzeniu. I wraz, ogólnie to jest event, tak jak już wspomniałem, wraz z członkami gildii. Wejdźmy sobie, mamy tutaj samouczek. Okej, generalnie chodzi o to, że za każdego pokonanego przeciwnika mamy, otrzymujemy żetony, które idą na nasze konto, ale również, znaczy idą na konto do wspólnego salda. Nie na nasze, ale na konto gildii. No i w zależności od tego pewnie ile tych, ile tych żetonów gildia uzbiera, takie będą nagrody. Dodatkowo mamy klucze, specjalne karty, które są kluczami, które umożliwiają nam walkę z przeciwnikami. I każdy taki klucz odnawia się co 30 minut, ale maksymalnie można ich mieć 15, po tym czasie wam się nie odnawiają, póki ich nie wykorzystacie, także polecam grać codziennie. No i tutaj piekielne żetony, tak się prezentują. Zmiana gildii, o tym również wiem, jakby ktoś z was może się zastanawiać, co się stanie, jeżeli zmienilibyście gildię w trakcie tego wydarzenia. Przechodzicie, zatrzymasz część piekielnych żetonów, tracąc 5% z nich, czyli stracisz 5% swoich żetonów, które ty zdobyłeś, ale część zatrzymasz i jak przejdziesz do innej gildii, to z tego co rozumiem, będzie się to dorzucało do salda tej innej gildii. Dobra, generalnie tak, mamy tutaj pierwszego przeciwnika, sukub bezwstydny, no i słuchajcie, ale zanim to wszystko, ja wam bardzo polecam wpisać mój kod, tutaj klikacie plusik, wchodzicie w gratis i wpisujecie coś takiego, oglada Hellevator, przepraszam, klikacie daj mi bonus, kod został pomyślnie wykorzystany i macie tutaj 100 klepsydr, to jest naprawdę fajny wynik, eliksir żywotności na 7 dni oraz 25 kluczy do wykorzystania właśnie na wydarzeniu. Co bardzo ważne, żeby wykorzystać sobie, ja sobie od razu tę miksturę wezmę, z tego co się orientuję, kod działa na dowolnym świecie, ale ważne jest, on działa tylko kilka dni z tego co się orientuję, więc musicie wpisać go możliwie jak najszybciej. Jeżeli gracie w Shakesa, to nie zwlekajcie. No i żeby go użyć, musicie najpierw wejść w to wydarzenie. To też jest bardzo ważne. Tak jak ja zrobiłem. Wchodzicie na wydarzenie, potem możecie wpisać kodzik. Moja gildia aktualnie ma 6594 żetony. To bardzo, bardzo dużo, tak mi się wydaje. No nie wiem, zacznijmy walkę, zobaczmy jak nam pójdzie. Aha, bez problemu. A, okej, i mogę wejść na kolejny poziom. Dobrze, na kolejnym poziomie to póki co nie są jacyś mega trudni przeciwnicy. Widzę, że też, zobaczcie, dostaję, poza goldem dostałem materiały też w jednej z walk. Tutaj dostaliśmy szczęśliwe monety, to bardzo fajnie. Szczęśliwe monety umożliwiają kręcenie kołem. Okej, coraz więcej tych żetonów. Tutaj mamy, ej, fajne to jest. I kolejna winda leci. Naprawdę fajnie to działa. Przeniesienie o 20 poziomów wyżej nastąpi za 4 godziny. Okej, walczmy z kolejnym przeciwnikiem. Jest to dama z brodą. Tak jak widzicie, naprawdę bardzo polecam użyć sobie tego kodziku. Macie dużo, dużo tych bilecików za free. To wydaje mi się, że daje fajny buścik na początku. Ej, mega to fajnie leci na ten moment. Oczywiście tak jak moje klucze się odnawiają. Czy ja przegrałem? Nie, nie przegrałem, już się przestraszyłem.
Proszę bardzo, 46 poziom. Ej, jakoś mega daleko nie. Mega wysoko chyba nie wbiję. 210 210 żetonów zdobyłem. Aha, tu można zobaczyć, jaka nagroda będzie za, w zależności od, bazując na naszej pozycji. Mega fajna sprawa. Wydaje mi się, że podbije trochę naszą gildię w pozycji. Zobaczcie, że tak naprawdę każda moja walka o troszeczkę nas podbija. 297 jesteśmy. Potrzebuję 50 żetonów wbić i wskoczymy o jedno miejsce do góry. I wydaje mi się, że jestem w stanie to zrobić dokładnie tak. Nawet o dwa miejsca wskoczyliśmy do góry. Ej, mega fajny event. Poza tym dostaje się jeszcze trochę golda oraz jakaś syrena. O co tu chodzi? Dobra, ale nie, no łatwi są ci przeciwnicy. Oj, wykrakałem, nie? Już zaczął być jakiś trudniejszy. Dobra. Ej, nie, ale oram konkretnie. Dobra, ładniutko idzie. Ładniutko idzie. Dodatkowo jest teraz oczywiście mega super event, gdzie jest w ogóle masa wszystkiego. Więcej expa i tak dalej. Oj, czy ja nie mam wierzchowca, czy mi się wydaje? Jeden dzień mi został, a to przedłużymy sobie smoku gryfa. Dodam sobie statystyk. Oj, za dużo to sobie nie dodałem, bo nie mam zbyt dużo złota. No i co? Lećmy jeszcze dalej z tą windą. Nienasycona parka. No zobaczmy. Oj, to już jest trudniejszy przeciwnik. Ale poradziłem sobie fajnie. Szabrownik. Również sobie poradziłem. No tutaj. Rozumiem, że każda walka kosztuje mnie jeden bilet. W końcu dałem radę. Przeklikałem. Oj, tutaj. Oj, też dałem radę za 41. Aż naprawdę o sporo wydaje mi się, że podbiłem naszą gildię. Zobaczmy. Jaka jest nagroda za naszą pozycję? Jest niestety tylko trochę złota, chociaż to nie jest wcale tak mało. A jaka jest nagroda za bycie pierwszym? To jest awatar? Jak to? To chyba jest awatar. Nie wiem, co to jest. W każdym razie tutaj jest sporo surowców i kamień. Widzę, że w nagrodach, więc całkiem ciekawie. Piekielne żetony twojej gildii. Zobaczmy. Jestem w swojej gildii trzeci na ten moment. Najwięcej zdobył 3,5 tysiąca ktoś. A zobaczmy sobie w gildii, kto to jest ten, kto zdobył. No tak, to jest 111 poziom. Dlatego zdobył ich jak najwięcej, no bo ma po prostu wysoki poziom i prawdopodobnie jest w stanie pokonać najwięcej przeciwników. Ale może uda mi się jeszcze. O, jeszcze mi się udało. Zabójcza morderczyni. Zabójcza morderczyni, to jest bez sensu. dobra. Cyk. Jeszcze udało mi się wskoczyć. Furia w furii. Dziwne nazwy mają ci przeciwnicy. Ej, ale fajny ten evencik. Fajny ten evencik. Naprawdę mi się podoba. No. Dobra, udało się, udało się. Ej, chyba co każdą walkę są trochę słabsi ci przeciwnicy. Nie, no nie, są, życia ma na pewno tyle samo, ale takie mam wrażenie, nie? Że jak już klikam któryś raz, to są coraz słabsi. Dobra, teraz już wydaję grzyby, bo nie mam tych bilecików, bo oczywiście można też zamiast tych biletów korzystać z grzybów, ale no niestety tego chyba nie przeklikam. Mega fajny event, naprawdę mega fajny evencik. Tak jak mówię, jeżeli gracie, bardzo polecam, abyście skorzystali sobie z właśnie z tego mojego kodziku, no bo tak jak sami widzieliście, dużo, dużo to daje. W sensie macie dużo, na starcie macie dużo tych biletów na bicie przeciwników, a to zawsze spoko. Oczywiście, jeżeli chodzi o to, co mi to daje, że wykorzystacie, że skorzystacie z tego mojego kodziku, bo być może kogoś to interesuje. Generalnie twórcy po prostu wiedzą, ile osób przyszło ode mnie, więc chodzi tak naprawdę w dużej mierze o statystyki. Także po prostu z góry dziękuję dla twórców. Jest to jakiś znak po prostu, że ej, tyle osób przyszło od niego, warto z nim współpracować. Także w ten sposób mniej więcej to funkcjonuje. Także z góry, tak jak mówię, bardzo dziękuję każdej osobie, która z tego kodu również skorzysta, bo poza tym, że jest to obustronna korzyść. Ale dobra, nie będę już gadał o tym kodzie. Wbiłem trochę poziomów, znaczy wbiłem właściwie jeden poziom, ale dostałem trochę golda. Mikstury mam, mikstura na zręczność, to mi się przyda, bo tutaj gram zwiadowcą. No i poza tym wszystkim użyjmy sobie tego status ochrony. Aha, bo ja tu dopiero zacząłem te twierdze robić. Zbudujmy sobie też koszary, więc mam jeszcze status ochrony, nie można mnie zaatakować. Może spróbujmy kogoś naklepać. No niestety, tutaj nie mam szans, tak jak widzicie. Mógłbym spróbować z poziomu sali chwały kogoś zaatakować. Na przykład, no zobaczmy, może ciebie, 60 poziom.
Może się uda, miejmy nadzieję. O, udało się, fajnie, wzrosła mi trochę pozycja w rankingu. Czy jest jeszcze ktoś, kogo mógłbym ewentualnie spróbować zaatakować? Może ciebie na przykład? Zobaczmy, może jest szansa? Udało się, super. Generalnie warto walczyć na arenie, bo dostajecie tu punkty do waszej takiej książeczki, która nazywa się Klaser Dokładności, a Klaser Dokładności zapewnia wam premię do punktów doświadczenia. Zobaczcie, otrzymałem trochę tych szczęśliwych monet z tego eventu i dzięki temu mogę zakręcić kołem, korzystając z tych szczęśliwych monet. Proszę bardzo. I to wszystko tak naprawdę za darmożkę sobie kręcimy, nie? No bo nic grzybów za to nie wydaje, bo po prostu mam to z monet. Dobra, zobaczmy, czy mogę jeszcze coś ruszyć z lochami na tej postaci. No nie za bardzo, zielony T-Rex jest dosyć mocny. Zobaczmy tutaj, pirat, no też, no utknąłem troszeczkę, jak sami widzicie, nawet nie ma co próbować. Tu chyba najprędzej. Nie, chyba akurat najprędzej z tym T-Rexem bym sobie poradził. No ale to nie szkodzi, bo wystarczy, że porobię trochę zadań. A właśnie, bo teraz jest taki event, że za każdym razem jak wykorzystacie pasek tej awanturniczości, to macie epicki przedmiot, tak? Widzicie, gwarantowany, więc proszę bardzo, tutaj jest mój epicki przedmiot, właśnie mi wypadł. Jest lepszy od... Chociaż czy jest lepszy? Nie ma miejsca na klejnot, nie wiem czy widzicie, tu jest taki kamień, tutaj tego kamienia nie ma, ale ten kamień i tak niewiele zmienia, to jest kamień na szczęście, szczęście akurat nie jest... Nie jest mi potrzebne. No przydałoby się w prawdziwym życiu, ale w tej grze akurat nie jest aż tak potrzebne. Generalnie szczęście w tej grze zwiększa waszą szansę po prostu na cios krytyczny. Tak jak widzicie, aktualnie 24,64%. Jeżeli trochę sobie to szczęścia przytrenuję, to ten procent, teraz mam 25%, on po prostu podskakuje, tak? W ten sposób to mniej więcej ta statystyka w ten sposób działa. Dobra, odbierzmy wynagrodzenie. 45 tysięcy expa. O właśnie, może broń lepszą mogę. 150 obrażeń, wydaje mi się, że to będzie lepsza broń od mojej. No tutaj mam 138, ale mam kryształ na zręczność, wiecie? Mam kamyk na zręczność. No trochę, to trochę szkoda było z tego zrezygnować, bo jednak kamień na zręczność to jest bardzo przydatna sprawa, więc rezygnacja z niego trochę nie ma sensu. Dobra, lecimy sobie dalej, przeklikuję, wybieram tutaj te, które dają mi najwięcej expa, możecie na przykład zobaczyć w ogóle, o jak sobie najedziecie. 38% expa dostaje więcej za trenera, to jest właśnie z gildii, 25,69% to jest za klaser, za tę książeczkę i jest premia z okazji wydarzenia 100%. No jest to wydarzenie, o którym mówiłem właśnie, znaczy no ogólnie tutaj jest event, a poza tym jest jeszcze ten Elevator. Zobaczmy, czy zmieniłem jeden przedmiot, może uda mi się trochę lepiej tutaj sobie poradzić. No niestety chyba nic z tego nie wyjdzie na ten moment. No niestety nie ma szans, żebyśmy tutaj to przepchnęli, przynajmniej w tym momencie. No to co, poklikajmy jeszcze trochę zadań, po 67 tysięcy, zadania tutaj 34, biorę te zadania, tak jak już mówiłem, które trwają najkrócej, a jednocześnie dają najwięcej expa, wypij, a właśnie zobaczmy, tutaj można zobaczyć jakie wydarzenia aktualnie trwają, mamy na przykład 10 razy więcej klepsydr w gabinecie magii, to jest całkiem fajne, to tutaj widać jak to mniej więcej funkcjonuje, jak sobie poklikam odrobinę, to jest szansa, że trafię na, jest szansa, że trafię na 100 klepsydr, o na ten moment mam akurat 10 trafiłem, a chyba można tu trafić na 100, wydaje mi się, że kiedyś na 100 trafiłem. Wytrzymałość, no miksturki na wytrzymałość też mi się przydadzą, to sobie sprzedajmy. Tą czapeczkę także, kiedyś wydaje mi się, że trafiłem tu na 900, znaczy nie na 900, na 100 tych klepsydr. Klepsydry oczywiście pozwalają wam pomijać zadania, są dosyć ważne, też fajnie właśnie, bo w tym kodzie jest 100 tych klepsydr, tak jak widzicie, pomijam klepsydry za zadanie, to naprawdę spoko po prostu, to naprawdę spoko działa. O, kawałek zwierciadła, fragment lustra. Tak, widzicie, zbieram tutaj lustro. Lustro będzie mi pozwoli mi potem robić kilka rzeczy jednocześnie, bo jak jestem na wyprawie, to nie mogę zawalczyć na arenie. Widzicie, bo jest napisane, jesteś jeszcze w podróży. Natomiast w momencie, w którym będę miał lustro, będę mógł robić kilka rzeczy jednocześnie, to jest całkiem wygodne. Dobrze, moi drodzy,
Ale ode mnie to by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam Was do gry. Zachęcam Was do brania udziału w wydarzeniu. Zachęcam Was do korzystania z kodu. W ten sposób mi pomagacie. Z góry dziękuję. No i jednocześnie chciałem Wam powiedzieć, że w tym miesiącu jeszcze kilka odcinków z Shakesa się pojawi. Także będziecie mieli okazję poznać moją postać na najnowszym świecie W54. Także cóż, ode mnie to tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło.